Za nami kolejne spotkanie w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, tym razem poranny Biznes Meetup, który jako pochodna śniadania biznesowego odbywa się również w innych porach dnia, dotyczył obrazu i jego roli m.in. w budowaniu wizerunku firmy. Sketchnoting i graphic recording. Tym zajmuje się dzisiejszy gość biznesowego spotkania Inkubatora w Raciborskim Klubie Piwnica, ilustrator Julia Anna Parzonka, która najważniejsze treści w odpowiedniej formie przekazuje za pomocą mazaków i kredek. Maluję wystąpienia, czyli jeżeli ktoś prowadzi szkolenie albo ma w firmie potrzebę na malowanie jakiejś informacji, czy to są informacje BHP, czy jakieś inne instrukcje, może się do mnie zgłosić, a ja to namaluję. Namaluję to dlatego, że ludzie dużo szybciej przyswajają w dzisiejszych czasach obraz. I ten obraz jest nam potrzebny, stymuluje nas bardziej i mówi do nas dużo więcej niż prosty tekst, czy mówiony, czy pisany. Specjalistka od wizualnego myślenia, która swoje zdolności odkryła w pracy z dziećmi, która z powodzeniem rozwija swoje skrzydła w biznesie, mówiła m.in. o roli kolorów i ich właściwej kompilacji, sposobie układania tekstu oraz o narzędziach, które pomagają w tworzeniu grafiki. Zainteresowanie rośnie, dlatego że gdzieś tam na zachodzie graphic recording i sketchnoting jest już znany, a w Polskę dopiero wchodzi. Dopiero się uczymy pracować tym obrazem i kolorami. I teraz mam bardzo dużo szkoleń do malowania, czy do poprowadzenia właśnie ze sketchnotingu. Najczęściej są to nauczyciele, którzy szukają sposobów do pracy z dziećmi, ale też zdarza mi się szkolić trenerów i osoby pracujące z grupami, które też chcą wiedzieć, jak malować, żeby to przemawiało, jak mówić do ludzi i jak to przełożyć na obraz. Jak w każdym takim spotkaniu, na frekwencję młodych i ambitnych nie można było narzekać, bo wolnych miejsc przy stole tradycyjnie brakowało. Co ważne, Inkubator Przedsiębiorczości rozwija się, bo uruchomiono go również w Wodzisławiu Śląskim. Informacja jest też taka, że prawdopodobnie będzie konkurs ogłoszony też na Inkubator w Rybniku. To informacja taka, że Racibórz był tym pierwszym miastem, który zainicjował inkubatory w subregionie zachodnim. Ja bardzo liczę na to, że uda nam się stworzyć swego rodzaju sieć inkubatorów. 3 inkubatory to już naprawdę jest potencjał, który usłyszeliśmy też na konferencji, która była teraz w Raciborzu, kiedy coraz częściej używało się słowo region. Racibórz jako część regionu. Wodzisław, Rybnik, Raciborz to jest jeden region. To jest ponad 500 000 mieszkańców. I ja mam taką nadzieję, że już niebawem na śniadaniach biznesowych, na naszych nowych wydarzeniach, na biznes meetupach coraz więcej będziemy widzieli nowe osoby, nie tylko mieszkańców Raciborza, ale mieszkańców Wodzisławia czy Rybnika. Tymczasem Raciborski Inkubator również nie zwalnia tempa. W wakacje trochę właśnie bardziej chcemy kłaść akcent na te spotkania właśnie tego środowiska biznesowego. Natomiast już tuż po wakacjach startujemy z promocją inkubatora w szkołach i uczelniach wyższych. No a potem już konkurs na najlepszy biznesplan, więc już na pewno teraz można powiedzieć, że konkurs w tym roku będzie i bardzo czekamy na osoby, które mają pomysł na biznes lub prowadzą swoją działalność w Raciborzu nie dłużej niż 3 lata. Można się spokojnie nas zgłaszać, żeby wziąć udział w konkursie, który odbędzie się prawdopodobnie na przełomie listopada-grudnia. Spotkanie Biznes Meetup standardowo zakończyła sesja networkingowa, podczas której uczestnicy opowiadali o sobie i wymieniali się wizytówkami.